Witajcie, drogi i drodzy. Ja się nazywam Mateusz Tarwacki, czyli zawieszony.pl, a to jest Kino Gawenda, podcast, w którym rozmawiamy o kinie, ale nie tylko, ponieważ czasem kino jest zaledwie punktem wyjścia do rozmowy na różne okołokinowe tematy. Jak wiecie, a przynajmniej większość z Was wie, parę dni temu skończyła się 93. ceremonia wręczenia Oscarów. Edycja wyjątkowa, nie tylko ze względu na pandemię i przeniesienie gali z lutego na kwiecień, ze względu na to, że obejmowała nie tylko filmy z 2020 roku, ale również filmy z początku 2021, nie tylko ze względu na to, że była to gala zamknięta, odbywająca się w dużej mierze online, ale też dlatego, że była to edycja, która zapisze się w historii jako edycja z największą ilością nominacji dla kobiet, bo tych nominacji było aż 70. Edycja, podczas której po raz pierwszy nagrodę dla najlepszego filmu zdobyła Azjatka, Chloe Zhao za Nomadland. Ale to nie wszystko. A dlaczego to nie wszystko, to za chwilę. Natomiast nie omieszkam wyrazić swojej własnej opinii, oczywiście, bo muszę się przyznać do osobistego wstrętu wobec różnorakich gali i nagród w ogóle. A już szczególnie nie znoszę blichtru Oscarów, które przypominają mi Kościół katolicki. Tak, Kościół katolicki, jeżeli chodzi o skostniałość struktur Akademii. O to, jak bardzo jest to zamknięta instytucja. Jak niewiele się w niej zmienia przez tyle lat. Jeszcze kilka lat temu, nie wiem jak to wygląda teraz, być może to się powoli zmienia, młodnieje, ale parę lat temu najmłodszy członek, no bo to oczywiście większość białych mężczyzn, miał 42 lata. Tak czy inaczej, jest to nagroda, która oddaje ducha systemu producenckiego, wielkiego kapitału, który tkwi w wielkich filmowych produkcjach. Patrząc na te czerwone dywany, ekscytując się pięknem znanych uśmiechniętych buzi, bezpiecznych, plotkogennych obrazków i efektownej konferansjerki, łatwo zapomnieć, że to nie jest cały świat filmowy, że to są pewne konkretne wybory konkretnych osób. Ale też z drugiej strony, oczywiście, należy zdawać sobie sprawę z tego, co ja też przyznaję, jest to nagroda mająca olbrzymią widoczność i wciąż ciesząca się dużym prestiżem. Nawet mimo, że historycznie była to nagroda lokalna. Ale oczywiście ona wybiła się z tej lokalności. Pod tym względem jest to duża siła przebicia. Dlatego chociaż można nienawidzić samej nagrody i hipokrytycznej otoczki wokół niej, tej pustej wydmuszki, warto zwrócić uwagę na potencjał widoczności i to, że być może coś w tym wszystkim powoli zaczyna pękać. Osobiście uważam, że nic nie wyczyści wielu lat nierówności, grzechów i grzeszków branży. Niemniej jednak chciałbym traktować tegoroczną galę, tę zmianę postępującą na naszych oczach, jako promyczek nadziei i narzędzie. Staram się operować z poziomu sceptycznego obserwatora, który cały czas ma w pamięci, że zwycięstwo kobiet podczas tegorocznej gali jest niewątpliwym sukcesem, ale nie jest to rzecz dana na zawsze. To coś, o co trzeba będzie walczyć tak samo w kolejnych latach, o większą obecność twórców i twórczyń, kobiet, mniejszości rasowych, etnicznych. Mogę przypomnieć zeszły rok, który mógł już wtedy być rokiem oscarowych zwyciężczyń. Piję tutaj na przykład do małych kobietek Grety Gerwig. To mógł być rok kobiet, a nie był. Pamiętam, jak wtedy bardzo liczyłem na obecność portretu kobiety w ogniu, Celine Sciamma. No i się przeliczyłem.
Portret nie trafił na shortlistę, a Parasite nie miało konkurencji, choć oczywiście jako film zwracający uwagę na nierówności społeczne również był obrazem ważnym. Oscary jako Himalaje kultury masowej mają niezwykłą siłę przebicia i widoczność na całym świecie, więc już sama obecność większej ilości kobiet oraz nagrody dla filmów tworzonych przez kobiety to jest bardzo ważna rzecz. Ale mam inny temat. Inny temat zaproponowany przez jedną z moich czytelniczek, za co serdecznie dziękuję. Doskonała sugestia. Mianowicie, w tym roku podczas gali pierwszy raz w historii tej nagrody na sali pojawiły się osoby niepełnosprawne. Nie aktorzy odtwarzający rolę, jak pamiętny Człowiek-Słoń ze wspaniałą rolą Johna Herta. Nie na przykład posiadający olbrzymią charyzmę i ogólnie akceptowany Peter Dinklage. Ale osoby używające wózków do poruszania się. Bohaterowie filmu Nicole Newnham i Jamesa Lebrechta, Obóz godności, rewolucja w życiu niepełnosprawnych. To jest film nominowany do Oscara w kategorii filmu dokumentalnego. On tego Oscara nie zdobył, ale mimo wszystko. Lebrecht sam jest osobą używającą wózka. A film możecie zobaczyć za darmo na YouTubie, na kanale Netflixa. Jak sobie o tym myślałem, przygotowując się do tematu, to byłem zaskoczony poziomem mojej własnej niewiedzy i niepewności. Tego, że aż musiałem sprawdzić, jak powinno się mówić o osobach niepełnosprawnych. Czy mówienie o osobach niepełnosprawnych po prostu niepełnosprawni jest okej, czy nie? Czy lepiej może używać określenia osoby z niepełnosprawnościami? To jest świat niezwykle zdywersyfikowany. To jest świat, w którym zakres różnych chorób, dysfunkcji, jednostek chorobowych i tak dalej jest olbrzymi. Sama niepełnosprawność może być na przykład ruchowa, umysłowa, społeczna. Osobą niepełnosprawną może być tak samo osoba z autyzmem, osoba z epilepsją, osoba ze stwardnieniem rozsianym, chorobami reumatycznymi, po amputacjach, chorobami układu oddechowego i krążenia. Wielość tych kategorii podpada pod klasyfikację względem stopnia i rodzaju, ale też wewnętrzną hierarchię obecności takich osób w codziennym życiu społecznym. Temat poruszany przez bohaterów Obozu Godności. Próbowałem w głowie znaleźć przykłady filmów. Nie dokumentów, ale filmów fabularnych, w których głos zostałby w pewien sposób oddany tym osobom. Żeby to nie był portret osób niepełnosprawnych, tylko oddanie im przestrzeni dla ich historii. Niekoniecznie rzewnej, niekoniecznie super cukierkowej, ale ich. A problem, obecnie już właściwie chyba od pierwszego filmu, w którym występowały osoby niepełnosprawne, czyli od Dziwolągów z 1932 roku, w którym odtwórcy ról w filmie na co dzień występowali w cyrku. I chociaż intencje twórcy Todda Browninga nie były wrogie, czy nie miały pokazywać tych osób jako pewnego rodzaju gabinetu osobliwości, a wręcz przeciwnie, ten film trochę wyprzedzał swoją epokę i nie bez przyczyny tak wielkie uznanie dostał później, w latach 60., kiedy był boom na kino oglądane o północy, na Midnight Movies. Filmy, które miały poruszać wrażliwe struny, miały szokować, wywoływać skrajne reakcje, odrzucenie, obrzydzenie, tego typu rzeczy. Browning próbował nakręcić film niepokojący obrazami, jako kino grozy, ale też pokazujący pewnego rodzaju solidarność osób niepełnosprawnych, pokazujący ich ciała, ale też ich pragnienia, emocje. Niezależnie od tego, jak czytamy współcześnie ten film, czy jako rzecz obraźliwą, czy jako pierwszą obecność
na ekranie komunikat jesteśmy ludźmi, jesteśmy wśród was, to na uwagę zasługuje właśnie ta obecność emocji. Osoby niepełnosprawne podlegają przecież tym samym prawidłom bycia człowiekiem, co i reszta społeczeństwa. Chcą kochać, chcą uprawiać seks, odczuwają złość, nienawiść, kieruje nimi lęk, pragnienie zemsty itd. Problem polega raczej na obrazowaniu tych ludzi. I być może wtedy nie mogło być inaczej. Bo takie osoby nie miały innego życia. Ale dziwolągi wyznaczyły pewien standard pokazywania osób niepełnosprawnych jako osób w specyficznym środowisku marginesu, cyrku, będących poza społeczeństwem. Ta kategoria gabinetu osobliwości, nieintencjonalnie obecna w filmie Browninga, pokutuje w kinie współczesnym sposobem przedstawiania osób niepełnosprawnych. Już nawet machnąć ręką na ich funkcję w filmie, machnąć ręką na to, że osoby z karłowatością grały krasnoludki w bajkach, w Królewnie Śnieżce czy Willow z 1988 roku. I ta funkcja była ograniczona. Funkcja, która ewoluowała i pewnie można czytać ją szczypliwie w punkcie kulminacyjnym, czyli roli Tyriona w Grze o Tron. Ale właśnie, obecność karłowatości na ekranie nie robi dobrze całej mniejszości, całej grupie społecznej. To jest klucz wizualny zaakceptowany przez przemysł. Pomijając to, czy jest to godna rola, czy nie, to jest oswojenie widza z tą konkretną chorobą. Tylko. Z żadną inną. Czy to pomaga wszystkim osobom niepełnosprawnym? Raczej nie. Kiedy różnego rodzaju choroby pojawiają się na ekranie, to mają dawać konkretne efekty. Albo mają niepokoić, albo wyciskać łzy, doprowadzać widza do katarzis, do oczyszczenia z negatywnych emocji, albo mają być czymś, co ja nazywam chrześcijańską papką, czyli taką przesłodzoną wizją świata, w którym choroba i cierpienie jest uwznieślające i wyciąga tego człowieka na wyższy duchowy poziom. Taka bajeczka o współczuciu miłości bliźniego i akceptacji itd., itd. Wspomniany przeze mnie wcześniej Człowiek-Słoń Davida Lyncha z 80 roku wywołuje we mnie mieszane uczucia. Był to oczywiście popis aktorski Johna Herta i emocjonalna dla widza podróż grająca na strunach współczucia. Ale jak to bywa u Lyncha, wizerunek człowieka-słonia służył też budowaniu napięcia opartego na niepokoju obcowania z innością. I pod tym względem bardzo blisko temu filmowi do dziwolągów Browninga. Niechlubnym, ckliwym przykładem takiej chrześcijańskiej papki jest Cudowny Chłopak z 2017 roku. Film o chłopcu ze zdeformowaną twarzą, który ma problem z dopasowaniem do społeczeństwa i znalezieniem miejsca wśród swoich rówieśników. No ale to miejsce znajduje we wsparciu swoich kochających rodziców, budujących mu cukierkowo współczująco bajkowy świat i w tych rolach Julia Roberts i Owen Wilson. Julia Roberts, której swoją drogą rolę pod względem romantycznej wizji postaci chyba nie zmieniły się od lat. Innym przykładem są Nietykalni z 2011 roku o łamiącej klasowe bariery przyjaźni bogatego białego mężczyzny używającego wózka z czarnoskórym chłopakiem z przedmieścia. Tak, oczywiście, opowieść będąca kalką prawdziwej historii, który film nie jest, ale znowu, wpadająca w cukierkowe nuty. Wiecie, szansa jedna na milion, że osoba niepełnosprawna będzie miała wyrównane szanse ze względu na swój status majątkowy. To znowu nie jest reprezentacyjny obraz dla całej grupy. No ewentualnie mamy filmy dokumentalne pokazujące pewien wycinek życia, zwracające uwagę na ten trud i znój. Dokumenty, które pokazują codzienność funkcjonowania na marginesie, w bańce, które
pokazują niewidoczność tych osób w społeczeństwie. Na przykład Murder Ball z 2005 roku o drużynie niepełnosprawnych zawodników rugby. Film sportowy ze znajomym sportowym motywem, z napięciem, ale pokazujący świat sportu niepełnosprawnych. Wszystkie te filmy mają pewien brak. Brak mocniejszej filmowej, kinowej reprezentacji osób niepełnosprawnych. Co jest, jak myślę, zrozumiałe, bo ten brak wynika z nieobecności tych osób w naszym codziennym życiu społecznym. Nie mając żadnego wyobrażenia o tym, jak dana osoba może prowadzić to tak zwane normalne życie z tak zwanymi normalnymi uczuciami, potrzebami, pragnieniami, ciężko jest zerwać z operowaniem kliszami, z pokazywaniem tej grupy z bezpiecznego dystansu naszych własnych wyobrażeń. Chciałbym pokazać kilka przykładów, które wskazywałyby być może i tutaj dokonującą się powoli społeczną zmianę szukania przez niektórych twórców nowych sposobów pokazywania niepełnosprawności czy odkrywania trochę tego świata na równych prawach, nie z poziomu dystansu. Jednym z takich filmów jest Szwedzka granica Aliego Abbasiego z 2018 roku. Historia z pogranicza baśni, fantastyki, opowiadająca o oficerce granicznej będącej trollicą. Historia o inności, mogąca pozwolić sobie na dużo więcej, właśnie dlatego, że posługuje się kluczem fantasy. Mogąca sobie pozwolić na emocje i na przykład piękną, naturalistyczną i inną scenę seksu między trollami właśnie. Dlatego, że jest to historia opowiedziana pod płaszczem fantastyki. Ale jest to historia, która pokazuje, że każdy człowiek ma dostęp do tego rodzaju emocjonalności, do zwykłych potrzeb. Większość z nas odczuwa potrzebę bliskości i osoby niepełnosprawne nie są tutaj jakimś wyjątkiem. To również opowieść o uczeniu się funkcjonowania w bardzo trudnym świecie, spychającym inność na margines. Innym filmem, również szwedzkim, korzystającym z narzędzi fantastycznych jest Olbrzym Johannesa Nyholma z 2016 roku. Reżysera możecie kojarzyć ze świetnego arthouse'owego horroru psychologicznego Kokodiko Kota sprzed 2 lat. Olbrzym opowiada o Ricardzie, autystycznym mężczyźnie, na dodatek mającym poważnie zdeformowane ciało. Z jednej strony jest to próba pokazania skomplikowanej perspektywy osoby żyjącej we własnym świecie, wrażliwej emocjonalności, a z drugiej zderzenia tej trudnej perspektywy z ostracyzmem społecznym. Jest to film, w którym wyimaginowany świat Ricarda oswaja widza z jego wrażliwością, momentami wpadając w pułapkę żywności smutnej bajki. Niemniej osiągając jakiś sukces w tym portrecie. Innym przykładem jest Touch Me Not Adiny Quintil z 2018 roku i szczególnie postać Christiana, osoby korzystającej z wózka, która mimo ograniczeń możliwości ruchowych spowodowanych chorobą jest osobą eksploatującą swoje libido, swoje ciało i potrzeby seksualne. To jeden z rzadkich przykładów, w których mamy próbę, przynajmniej próbę, bo ja wciąż nie jestem przekonany, czy to był eksperyment, który odniósł pewien sukces. Natomiast na pewno jest to film trudny, skłaniający do ciężkiego terapeutycznego myślenia, również o swoim własnym ciele. Jest to jeden z rzadkich przykładów filmu, w którym faktycznie mamy obecną na ekranie seksualność osoby niepełnosprawnej, przedstawioną nie jako coś niepokojącego, obrzydliwego, lecz jako coś absolutnie normalnego, wywołującą nie grozę, ale niezręczność. Taki wstyd z obcowania w gruncie rzeczy ze zwyczajną cielesnością na ekranie. W dokumencie, od którego wyszliśmy, czyli Obozie Godności Rewolucji w Życiu Niepełnosprawnych Nicole Newnham i Jamesa Lebrechta, również pojawia się właśnie taka normalizująca, zwykła perspektywa.
Film opowiada o mało znanej karcie historii ruchu hipisowskiego. Rewolucyjnej części ruchu tworzonej przez osoby niepełnosprawne, który doprowadził do złagodzenia przepisów prawnych utrudniających życie osobom niepełnosprawnym w Stanach i de facto wykreślającym ich obecność z życia społecznego. Ruch miał swoje korzenie w obozie dla niepełnosprawnych nastolatków znajdującym się tuż pod nosem słynnego festiwalu w Woodstocku w 1969 roku. Ten ruch doprowadził w latach 70. do tego, że przestrzeń publiczna została lepiej przystosowana do obecności osób niepełnosprawnych. Ich obecność została dostrzeżona przez organy państwowe i przez prawo. To, co w większości amerykańskich dokumentów doprowadza mnie do szału, czyli gadające głowy przecinane obrazkami z prywatnych rodzinnych archiwów, perspektywa z poziomu komórki rodzinnej, w wypadku obozu godności o dziwo działa. To pokazanie, że bohaterki i bohaterowie filmu prowadzą zwyczajne życie. Już zupełnie inną kwestią jest to, do jakiego stopnia państwo wspiera osoby niepełnosprawne, nie tylko w Stanach, ale to chyba temat na jeszcze inny film dokumentalny. Ale przynajmniej osoby przedstawione w dokumencie mają rodziny, mają dzieci, mogą prowadzić normalne życie seksualne. Jedna z bohaterek opowiada o jednym z kryzysowych momentów w swoim życiu, gdzie myśląc o tym, że niedługo umrze, uprawiała seks z kierowcą autobusu, bo nie chciała umierać jako dziewica. Gdzie jej lekarz zadał pytanie, kto by chciał cię ruchać, nie rozumiejąc w ogóle potrzeb drugiego człowieka. W tych wszystkich portretach osób niepełnosprawnych, które mają doprowadzić widza albo do niepokoju, albo do żywności, albo do katarzis, albo do pokazania historii, która ma napawać uczuciem wiary, nie wiem, w Boga, w człowieka i tak dalej, to ten dokument jest rzeczywiście odświeżający, bo pokazuje, jak sztuczną jest kategoria normalności prowadzenia do tego normalnego życia. No bo przez kogo właściwie wytworzone są ramy naszego życia społecznego? Kto decyduje o tym, że jedni mogą uczestniczyć w życiu publicznym, a inni nie? Prawo, edukacja, rząd? No chyba nikt. Tylko my. Jak nienaturalną wydaje się więc myśl o nierównościach społecznych. Myślę, że częścią walki o prawdziwie równe, otwarte, tolerancyjne społeczeństwo, w którym każdy ma prawo czuć się jak w domu, jest walka o widoczność. Widoczność mniejszości, pokazywanie niesprawiedliwości i próby jej przełamywania. Dlatego uważam, że nawet te w cudzysłowie złe narzędzia, jak wielkie kasowe gale rozdania nagród, mogą nam posłużyć jako wytrychy do otwarcia po prostu świata, żeby przebić się z przekazem do większej ilości osób. Dziękuję wam za słuchanko. Dziękuję za podrzucony temat. Jeśli chcielibyście, żebym zajął się czymś konkretnym, macie pomysł, chcielibyście o czymś usłyszeć, nieustannie zachęcam do kontaktu ze mną za pomocą mojej strony lub social mediów, do których zostawię linki w opisie podcastu. Życzę wam udanej drugiej części majówki i do usłyszenia w kolejnej Kinogawędzie.